Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i zapomniałem pohandlować, więc na samym starcie, oprócz przywitania, dostaniecie też przerwą na twarz, bo zapomniałem, że muszę przehandlować od poprzedniego odcinka, więc. Ale tak, ja jestem Czechu, zostaw lajka, komentarz, a my kontynuujemy sobie historię z Gothica 2. Dobrze, a więc jesteśmy, słuchajcie, w miejscu, gdzie powinniśmy być, to znaczy w miejscu, gdzie musimy odnaleźć tego chłopa, co zniszczył to miasto i jego ciało właściwie, i tutaj go ożywić. Taki jest przynajmniej plan. Znaleźliśmy tabliczkę. Czy ja mogę z tych tabliczek czytać? Chyba nie te tabliczki do czytania, do uczenia się. Nie można tylko i wyłącznie przeczytać, faktycznie. Mamy tutaj tak. I teraz słuchajcie, jaki jest plan. Plan jest dość prosty. To nie była kurwa część planu. Za każdym razem dzieje się to samo. Za każdym razem, słuchajcie, dzieje się dokładnie to samo. To znaczy, z jakiegoś powodu, pod tą zajebaną czwórką, mam pierdolone kastowanie tego światła. No nie wytrzymię. I klikam za każdym razem, kiedy już mam zabić orków. Mam genialny plan, świetny początek odcinka. Moja postać. Disco. No nie wytrzymię, kurczę, blaszka. Ja pierchruper, no. Jeszcze mi się teraz bugowało i pewnie mnie te zaatakują. Patrzcie, szkielet goblin. Fastem robię szkieleta goblina. Jeden, dwa. Dobra, odciąga, one odciąga, ale one mieli tylko odciągnąć uwagę. Bo tak naprawdę największa uwaga. Dobra, kurwa. No i zaraz nie wytrzymie, no. Tu jest. Zaraz się naprawdę uduszę. To jest 30 stopni, widzowie, dosłownie. No nie wytrzymie. Szkielet goblin, proszę. O, dobra. No nie. Dobra, no może wyjdzie. Teraz tak, teraz. Nie szkieleta! Ja. Co ja zrobiłem? Nie mam many. Szybko. On wychodzi. Zaraz przeżyje. Gejzer! Skurwysynie. Gejzer! Skurwysynie. Gejzer! Nie! O, nie wiem jak ja to zawsze robię, ale jak włączę nagrywanie, to uda mi się wyrzucić coś za każdym razem. Plan numer dwa. To znaczy plan B. Mistura szybkości i kurwa dzida. Ja chyba nigdy nie byłem tak striggerowany, tak no capa. Naprawdę chyba nigdy. Ja muszę wychillować. Oddychaj, Eryk. Oddychaj. Ważne jest wiedzieć, że jest się striggerowanym, bo wtedy trochę. Ale z której strony. O, dobra, z prawej, o elegancko mamy. Ty pomożesz? Ty kumpel? My ziomy? Wiesz. Ekipa? Zajebiście, tylko ty masz kurwa pałkę. Norman. Dobra, no wątpię, że my se tu jako, no nie radymy sobie raczej rady, ale no, nie wiem. Szkieleta goblina przyzwy ku, o już spadł, wybornie. No dobra, tylko najgorsze jest to, że ja nie potrafię, ja nie, po prostu nie da się kurwa sterować, wiecie, jak on już skastuje, że ajajaj, ale jestem naprawdę striggerowany, powiem wam szczerze, naprawdę jestem triggered. Strasznie jestem striggerowany. Raz byłem striggerowany na odcinku, słuchajcie, z Wiedźmina dwójki. Byłem striggerowany. To raz w życiu byłem naprawdę striggerowany na tym. I wtedy się skończyło tak, że rozjebałem sobie słuchawki na odcinku. Jak nie widzieliście, to możecie zobaczyć. Te odcinki chyba nie są na tym kanale, tylko są na kanale jakby coś to Czechu. Nie wiem, czy ja jestem w stanie jakoś tu wejść po prostu na ten dach. Proszę. Czy teraz będziemy bić? Preriowy ścierwojad. Ciekawe.
Mogę wejść na dach? Proszę. Proszę. Gdzie? No, powiem wam, że mam ochotę naprawdę wziąć i przypierdolić w coś. Tak konkretnie wam mówiąc. Mam ochotę, ale tak zajebać. Dobra, mamy tutaj szkielety. Idziemy napierdalać orka wojownika gejzerem, chłopa. Myk. Myk, pajacu. Wiecie, ile wydałem na te wszystkie runy? 3000. Mam 4000. Chyba nie było worth. W ogóle to nie wiem, po co te gobliny przystałem. Myślałem, że im pomogą. No z tym kościem sobie niestety już nie pogadamy. Ja mam nadzieję, że on nie był ważny fabularnie. Zresztą gra chyba nie do końca nam pozwala zabić postacie ważne fabularnie, więc raczej bym sobie tutaj pozwolił na stwierdzenie, że to był jakiś bop. Co mam zrobić w misji? W misji mam zrobić tak. Ja tu widzę, ja tu mam mapę, wszystko mam. Przebudź, czyli mamy go konkretnie przebudzić. Nic po drodze z tym chłopem, co tu by na przykład nie było. Żadnej jakiejś interakcji czy coś obowiązkowej. Więc okej. Mam tutaj na mapie zaznaczone, gdzie on dokładnie jest, więc w tamto miejsce mam nadzieję się teraz udamy. Jesteśmy bardzo blisko, on jest bardzo tutaj. On już jest tutaj, on już, kurde, po lewo jest tutaj. Na dole jest, według moich precyzyjnych obliczeń. Pod tą ścieżką tu na dół, co idzie. Coś takiego tu. Widzę tu cieniostwora, nie podoba mi się to, ale... Gdyby chcą mnie zabić, ale chuj z nimi. Chodzi. Gdzieś tutaj powinien być ten grobowiec. Coś takiego. Tutaj? Nie wiem, no gdzieś tu jesteśmy. Tutaj? Tutaj jest harpia. I jebany troll, chcesz mi powiedzieć. Aha. No dobra. Czytałem, że jest chroniony przez trolla. Więc... No jest, faktycznie. Wygląda na to, że w istocie jest. Harpie wyglądałem nawet lepiej w tej części Gotika. No dobra, wiemy, że nie zabijemy wielkiego czarnego trolla. Umówmy się, nie mam takiej możliwości nawet. Więc wpierdalam się na Paustonga po prostu. Lecę, kurwa, jak pojebany. Bierę magiczny bełty, magiczną kuszę, kurwa. Wszystko jest, jest gites. Bierę zombiaka, rozwalę zombiaka. Może być słaby. Bijesz coś, ty? Ktoś mnie nie uderzył nawet. O, dobra, pokonamy go. To wolno będzie sedno, bo to jednak jest zombie. Troll się tam po dupie tam smyra. To zgaduję, że to jest ten grobowy stół. Dobra, ale trochę to będzie trwało tutaj. Czekajcie, sobie tylko podglądzik bym włączył. Bo nie miałem. No i tak, i co wam powiem? Giga jest gorąco, upały są straszne. To przez to, że mam pozamykane drzwi. To jest tu 30 stopni, to od komputera. Ogólnie jak rano stałem, to byłem tak giga spocony. To było rano, to tu było 33 stopnie, coś takiego. Ale problem jest taki, że w nocy jest około 15 stopni, w dzień natomiast jest około no 25, powiedzmy jest 22, 23, 24 stopnie na dworze, no plus wiatr, a w pokoju jest 24 stopnie, minus wiatr, plus komputer. Więc no jednak zdecydowanie troszeczkę więcej jest w pokoju, niż jest na dworze. Plus nie ma tej chłodnej bryzy, którą tu muszę wiatraczek sobie zdecydowanie ogarnąć. Mogę coś z ciebie ściągnąć? Nie. Mięso kopacza pozbieram? Tak. Ciemne grzyby pozbieram? Tak. Czy ten ziomuś Konstantin nam da nam za to krocze? Teraz sobie uświadomiłem, że krocie, a krocze to jest bardzo cienka granica. Te zdania stają katastrofalnie zbyt blisko siebie. Musisz mi dać za to krocze. Mam blisko bardzo. Dobra, zobaczmy tam kuszę. Ja z kuszy i tak nie mogę strzelać.
Było i a był a jeden raz w życiu. Przysięgam, kurwa, jeden raz ze wszystkich, ale dzisiaj przeklinam, wiem, ale w ogóle naprawdę, w sensie ze wszystkich naprawdę możliwych gier. Jeden raz w życiu nie poszedłem w siłę. Jeden raz w życiu ze wszystkich możliwych gier, jeden raz w życiu nie poszedłem w siłę. Poszedłem zręczność. Jeden, jedyny raz. I wiecie co? Ten jeden, jedyny raz, kurwa, bardzo żałuję. I ja pierchruper, a mogłem mieć te wszystkie rzeczy. Plus mogłem mieć jakieś normalne miecze, a mam jakiś totalny kwas. A nie miecz. Mam miecz, który bije 40 na pieprzonym 15 poziomie. Come on. Trzeba go jakoś obudzić. Tylko jak? To w ogóle jego grobowiec? Ty, bo ja se tak gadam, to jego grobowiec jest? Poka na mapę. No, wygląda na to, że nie. To nie jest jego grobowiec, widzowie. Więc to nie tu. To bardzo niedobrze, bo ja muszę. Mi się tutaj potki na speeda kończą. Ale jak to, kurczę, nie tu? Poczekajcie. Ty, ja może go, słuchajcie, znajdę, bo widzę, że tutaj się długa zabawa szykuje z tym szukaniem tego chłopa. Bo tu widzieliście, jakie zagmatwane to wszystko, więc no, znajdę i się będziemy widzieć. Chociaż z tego, co czytałem, to właśnie jego grób jest chroniony przez trolla oraz harpie, więc no, wydaje się tu adekwatne miejsce. Ale może jest jeszcze takie jedno. Znowu coś wyrzuciłem, ty. Co wyrzuciłem teraz? Zwój wyrzuciłem. Ty, bo teraz sobie to uświadomiłem, przecież ja coś dostałem od Miksira, co? Co to było? To było z jakimiś słowami tego, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. Może wystarczy to tu, kurczę, moja podobizna. Może wystarczy to tu przeczytać, stary list. List pożegnany. O, Lucy, to jest chyba ta właśnie, nie? List pożegnany. Tak, to ona uciekła, że porwana i ona tutaj chyba przyszła. Dobra, teraz to ma wszystko sens, o co chodziło z tą Lucją. Trucizny krwiopijców. Trucizna. Okej. Wiadomość. To nie to. Portret nagiej kobiety. List babo, liścik. Pełnia many, ważenie mikstury. Przywołanie Quadrona. Przyzywam cię, Quachodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Ty, teraz go zabić i mu podkurwić wszystko. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. To Jeśli czegoś właściwie nie grub. zrobimy, cała wyspa zostanie Dobrze, że zatopiona. przeczytałem o tym, Dziwił przypomniałem mi się, się, bo bym że szukał całą żyjesz. tą. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Pozwól mi Pozwól wejść. mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. To nie wyszło, no bo to już macie przeciwnika tam. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Gorąca kamerka. Niemożliwe! Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Wielka mądrość starożytnych musi ci Wielka przetłumaczyć. mądrość starożytnych musi cię Przytłaczać. przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię Oj, tajemnic obcemu. a ile mam szans? Poczekaj. Dobrze, że gra nam tu dała możliwość fast zapisu. Zadawaj. Zadawaj swe pytania. Jestem Quachodron, dawny generał Jarkandaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Nie wiem. Nie wiem. Więc nie marnuj. Słuchaj, żartowałem. Wojowników. Kasta wojowników. Nie wierzę ci.
Aha. Uzdrowiciele. Kurde. Kapłanów. No jak mi nie wierzysz, ty, to co ty? Kurwa, ty. Umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły cię nie obudzić. A. No kurwa, jestem debilem. Dobra, zajebiście. Jak będę miał po 7 szansek tutaj, to jest, ale... Kto niegdyś wrogiem mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? No ty żeś. Kasta wojowników, a kto? Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Obawiam się, że to jest takie coś, że ja nie będę wiedział do końca, czy dobrze odpowiedziałem i na końcu odpowiem źle. Kto jest odpowiedzialny? No budowniczy. No to uczeni? Uczeni. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Kurwa, no co ty żeś gadasz? Czy skąd mam wiedzieć? Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Kasta wojownik. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Kasta wojowników. Kapłani. Twoje odpowiedzi są tak złe, jak twoje kurwa. Intencje. Kwadron. God damn it. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie kurse. Te diabolskie kurse wezwania tutaj z tego magiczne. Widzowie, nie uwierzycie, ale nagle poznałem odpowiedzi na wszystkie te pytania. Nie wiem, jak to się stało. Do której kasty należę? Do strażników umarłych. No strażnicy umarłych. Strażnicy. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Aha, o już to spierdoliłem. Dobra, kapłani. Kto? Dobra, jeszcze raz, skip. Ale jestem dzisiaj triggered, mad, zły, wkurzony, zaduszony, nie mogę oddychać. Rozumiecie? I can't breathe. Jeszcze raz. Zadawaj swoje. Do której kasty należę? Aha, do strażników umarłych. Niegdyś wrogiem mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami. Kasta wojowników. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. A to dobrze odpowiadałem. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Kasta wojowników. Kasta wojowników. Kto uczeni. Ma decydujący głos w Radzie... Uczeni. Uczeni. Kto łagodzi cierpienie? Uzdrowiciele. Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Skąd mam to wiedzieć? Dobrze, ufam ci i udzielę pomocy. Ale że ja wszystko wiedziałem tego? Zażądaj klucza. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. True story. Boże, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. No ja myślę. Czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej. A mogę cię zabić? Proszę? Strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa. Oj, ta zbroja, ale by siadła. Oj, oj, oj. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Ciekawe, czy można ją zrespić na przykład. Żegnaj.
Można zrespić i sobie założyć, jakie ma stacje, tak z ciekawości po prostu. A! No faktycznie, zaraz ci zgasną siły. Nie wiem, czy to było kurwa rozsądne, ale... No niech tak już pozostanie. Co? Czyli wracamy. No niestety nie mamy tutaj kamieni teleportacyjnych chyba, nie? Nie, no nie, wątpię. Tylko tu mają specyficzne kamienie teleportacyjne, a nie takie jak mieliśmy wcześniej w Korinis. Więc niestety nie pozostaje nam innego nic, jeżeli tak zwany szybki śledź, no. Szybki śledź, bo już... A nie, mam jeszcze jedną potkę. Ale szybki śledź i żeby się nie wypieprzyć, nie? To jest super ważne. Jak się wypieprzę, no to po szybkim śledziu i w ogóle po wszystkim, więc... Dobra, musimy lekko w lewo iść, to jest... Ważna informacja. Gdzieś tutaj, coś takiego. I tutaj musimy się udać i... I po co? I powiemy, że tego, że tu nam się udało, a później z powrotem, jak już się udamy tu po lewo, czyli właśnie tam, to wtedy jakby, no idziemy z powrotem na bagna. I wbijamy się do świątyni, właściwie kończymy już powoli ten wątek kruka. To tu, nie tu. Może? Zajebiście chyba, nie? Tutaj jest ta dróżka. Łożysz ty! Co to za przepaść jest tu? O nie, dobra. Chciałem, że tutaj zostałem lekko strolowany. Okej, okay, tędy i... Czy my musimy zdawać raport? Coś tam było, że raport można zdać. To chyba ten raport można zdać. Nie wiem, do kogo konkretnie ten raport ma pójść. Ale możemy sobie generalnie pogadać z każdym. Hej. Nie chcę zwiększyć zasobów magicznej tutaj runy. Już tam magicznej umiejętności. No, magii nie chcę polepszać. Choć, no nie no, jak już poszedłem tyle w zręczność, to idziemy chyba w zręczność, mi się wydaje. Że jakby jak już tyle poświęciłem dla zręczności, to nie ma co teraz tego zmieniać. Handel nie, komuś, znaczy nie wiem czy muszę, ale wiem, że komuś prawdopodobnie mogę zdać raport. Dostaniemy za to expa. Problem z bramą u wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Wiesz, jak dostać się do świątyni? Tak. Zdradził też, co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Adanosa. Na Adanosa? Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tych dokumentach. Tym mieczem może być jedynie szpon Beliara. Szpon Beliara? Musimy najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć. Czyli czekaj. Tak. Nie no, szpon Beliara będzie kurwa na siłę, no. Co to za szpon Beliara? To wcielenie zła. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Na bank to będzie miecz. Im jest właściciel broni, tym większa moc szpona. Aha, chyba że coś, chyba że na manę. I silnej wiary może oprzeć mocy. Czyli to będzie, okej. Okay. Budowniczowie odcięli od świata tę dolinę. Tym więcej many masz. Ale to by było pojebane. Miecz na manę. Ulegli jego czarowi. Chciwość sprawiła, że ci aroganccy głupcy pozabijali się nawzajem. Na czy już tym mamy w sumie te manowe miecze. Adanosa przetoczył się po całym kraju. I wszystko zatopiło morze. Jedyne co... W rzeczy samej twórcy portalu dobrze zrobili, ukrywając te rzeczy przed resztą świata. Cóż za tragiczny koniec tak wspaniałej kultury. Teraz rozumiesz doniosłość swojej misji? Kruk jest silnym wojownikiem, zaślepionym rządzą władzy. W jego ręku szpon stanie się narzędziem zniszczenia. Nie wolno mu dostać tej broni. Yes, sir! Inaczej czeka nas zagłada. Dobra, to strasznie, ile ty gadasz, kurwa. Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny zatrzymać każdego intruza. Kluczem do nich są kolorowe relikty budowniczych. Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty i rozwiążemy ich zagadki, będziemy mogli dostać się do sanktuarium świątyni.
Nie wiem, czy Kruk rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem. Nie rozumiem, to ja nie mogę tam wejść? Zobaczy. Dobrze, tylko się... Niech cię... Nie rozumiem, to ja tam mogę ostatecznie wejść, czy nie? Bo jeżeli nie, to ja sobie tutaj zakończę odcinek. Znaczy, no idziemy tam jeszcze sprawdzić, tak, czy mogę. Ale jeżeli nie będę mógł tam iść, to już mi się nie chce. Jest tak gorąco, widzowie. Dzisiaj chyba z 5 odcinków nagrałem, czy nawet i więcej. Sporo dzisiaj. Nie no, to jest chyba 5 odcinek. A swoją drogą jest to chyba 40 równy odcinek z Goticzka, albo 41. Także dzisiaj pewien rodzaj jubileusz. Jest to spora ilość odcinków, a prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej. Mamy tu Lansa. To nie wiem, że to właśnie nie jest ten chłop, którego mieliśmy znaleźć. I może teraz możemy wreszcie zdać tutaj raport do naszego Saturasa. Bo ja nigdy właściwie tą drogą nie szedłem, z tego względu, że drugą szedłem naokoło. O kurwa, zapomniałem. Ja pierwszy uper, no jak zwykle, i po szybkim śledziu. Ale ja mam save'a. O nie, gdzie ja mam save'a? O kurde, dopiero tam. Dobra. Słuchajcie panowie, proponuję mały układ. Rozpierdolę was tego. Dobra. Tyle na ten temat. Zajebiście. Jajajaj, no nie mów, że... Po przyzwaniu czy przed, bo to jest bardzo ważne. O ty, zielony leżał w skrzyni Fortuna. Teodygi można całkiem nie... Jeśli wezmę wyciąg z dwóch... A, z dwóch łogi! A nie, tam polny RDS. Liścik, gdzie to jest? Halo? Możemy przeczytać, zręczność plus 2, zajebiście. God damn it. Dobra widzowie, nie wiem, nie chce mi się już, do, już koniec widzowie, nie chce mi się dzisiaj już nagrywać, w sensie ja dzisiaj mad jestem straszny. 27 minut się triggerowałem i jestem striggerowany dalej. Myślę, że pora dzisiaj zakończyć, bo strasznie mnie wszystko triggeruje, strasznie mi teraz nic nie wychodzi w tej gierce. Jestem po prostu zły najzwyczajniej w świecie. Więc mam nadzieję, że widzimy się jutro, a skoro widzicie tą serię, to na pewno widzimy się jutro. Albo widzieliśmy, jeżeli oglądasz to innego dnia, albo roku, albo miesiąca. W każdym razie życzę ci miłego dnia oraz miłej nocy, a na samym końcu przypomnę, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, Instagram, Twitch, Twitter, mój drugi kanał vlogowy oraz Rewind. Wszystko masz oczywiście w opisie. Miłego dnia oraz miłej nocy, moi drodzy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.